Czy masz świadomość? System kaucyjny to mechanizm, w którym konsumenci kupujący napój płacą dodatkową kwotę, kaucję, która jest im zwracana w momencie, kiedy oddają opakowanie do punktu odbioru w sklepie. System ma na celu zachęcenie konsumentów do zwracania pustych butelek plastikowych, szklanych czy puszek, aby zapewnić ich ponowne użycie lub recykling. Z badań opinii przeprowadzonych w 2019 roku przez Biostat wynika, że aż 90% społeczeństwa chce systemu kaucyjnego na opakowania jedno- i wielorazowe. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość, publikowanego w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Patrycja Kita, koordynatorka kampanii społecznej Kaucja Wraca z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Dzień dobry pani Patrycjo. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Kaucja Wraca. O co chodzi z tą kampanią? Jest to kampania społeczna, która właściwie swój początek ma we wrześniu 2019 roku i od tej pory niezmiennie intensyfikujemy i działamy na rzecz wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce oraz realizacji rozszerzonej odpowiedzialności producentów. O ile wcześniej kampania nazywała się Wrzucam, nie wyrzucam, i działaliśmy raczej na polu Jakbym miał wypowiedzieć rzucam, nie wyrzucam, a kaucja wraca, no to zdecydowanie ta druga nazwa jest lepsza. Tak, i to się zaczął właśnie raz z nazwą Kaucja Wraca, rozpoczął się nowy rozdział tej kampanii. Pierwsza była bardziej skierowana do decydentów, do poszukiwania takiego miejsca z politykami do rozmów na temat tego, do czego zobowiązują nas dyrektywy unijne z tak zwanego pakietu odpadowego. Natomiast teraz rozpoczęła się ta druga edycja skierowana właśnie do społeczeństwa. To jakby pani Patrycja, jakby pani mogła wytłumaczyć, ale o jaki powrót chodzi? No bo być może słuchają nas ludzie, słuchacze, którzy w ogóle nie pamiętają czegoś takiego jak kaucja. O co tu chodzi z tym wraca? Szczerze mówiąc, sama nazwa ma takie różnorakie konotacje. Ona dla tych właśnie starszych, którzy kaucję pamiętają, czyli system kaucyjny, który działał i miał się dobrze w czasach PRL-u, kiedy to każdy napój kupowany można było wypić albo na miejscu, nie płacić kaucji, albo zabrać go do domu, zapłacić kaucję za butelkę, która była zwracana w momencie oddania opakowania do sklepu. No właśnie, a to jeszcze dopytam, no bo ten system, kiedy on właściwie padł? Bo ja go oczywiście dobrze pamiętam, urodziłem się w 1974 roku, pamiętam też, sam zbierałem butelki po krzakach, żeby później zanieść je do skupu i dostawałem tam kilka złotych. Kiedy to upadło? Szczerze powiedziawszy, ja nie mam dokładnych danych. Kojarzę to również jako osoba już dobrze pamiętająca jeszcze system kaucyjny wraz z upadkiem komunizmu w Polsce. No tak, chyba czyli lata 90, tak? Lub początkiem takiego zaawansowanego kapitalizmu i nowego sposobu dystrybuowania produktów, bo to bardzo z tym jest właśnie związane. Czyli nowego sposobu, czy jakiego? Chodzi o to, że za czasów komuny mieliśmy produkty, które były produkowane i dystrybuowane, sprzedawane w Polsce, prawda? Dlatego też ten system kaucyjny miał łatwość działania. Wszystkie opakowania były wytwarzane na miejscu, łatwo było je pozbierać i zwrócić do konkretnego producenta. Natomiast wraz z rozpoczęciem kapitalizmu i centralnych rozlewni, na przykład napojów, bo tym głównie się zajmujemy, często okazuje się, że produkty rozlewane są za granicą, stąd też problem ze zbieraniem opakowań, dostarczaniem ich do takiego producenta. Sami producenci też nie są zainteresowani taką zbiórką, gdyż jest ona kosztowna, dużo bardziej kosztowna
niż opłata ROP, o którą się starali producenci, została ona wprowadzona. Niestety opłata ROP, czyli co to jest? Rozszerzona odpowiedzialność producenta, powinna wywoływać skutki zanieczyszczenia i gospodarowania odpadami. No niestety nie we wszystkich krajach tak się dzieje. W Polsce tona wyprodukowanego plastiku za tonę wyprodukowanego plastiku producenci płacą raptem 5 euro. Jest to jedna z najniższych, albo nawet najniższa stawka w Europie. A z czego to wynika, że tak u nas tanio? U nas mamy, tak, tak. Mamy gest taki? Bardzo, tak, bardzo przychylni producentom, dużo bardziej niż dobru naszych obywateli. Niestety. Jest to problem systemowy. Czyli ja rozumiem, że duże korporacje, które tym się zajmują, po prostu płacą bardzo małe kwoty, bo taki mamy system w Polsce, rozumiem, gdzieś tam przez polityków przyjęty w pewnym momencie i to tak jest, tak? Tak, trudno się dziwić producentom, że korzystają z tego, na co decydenci im pozwalają. Dla przykładu, no może z Niemcami nie będziemy się porównywać, ale na przykład w Austrii to kwota około 635 euro za wprowadzenie tony plastiku na rynek. 635, a w Polsce euro. Jeszcze raz może pani przypomnieć? W Polsce to 5 euro. Matko, no to coś niesamowitego. No, z jednej strony śmieszne, a z drugiej straszne. Ja rozumiem, że robią co chcą i rozumiem, że to w związku z tym między innymi jesteśmy zawalani śmieciami, tak? Tak, nie tylko naszymi, jak się okazuje, ale to już rozmowa na inny temat, prawda? No dobrze, czyli kaucja wraca, czyli powrót tego, co było kiedyś, co być może nasi młodsi słuchacze tego nie pamiętają. No ale ja powiem tak, że jakiś czas temu trafiłem z niebywałą radością na śmietanę, która się okazała taką śmietaną 30, pół litra w małym nabiałowym sklepie na rynku na Bałutach w Łodzi. No i powiem szczerze, że jestem na bardzo zadowolony, w sensie tego, że no z jednej strony no właśnie oddaję te butelki z powrotem, z drugiej strony mam taką świadomość, że no jak mam, nie wiem, 6 śmietan, 7 na tydzień, no to po prostu nie wyrzucam tego, naprawdę mam taki na poziomie takiej świadomości i też ideowości, no taką ulgę, że w tym przypadku tak mogę to zrobić. Natomiast rozumiem, że taka śmietana w butelce z tej mojej mleczarni to jest wyjątek, rzadkość, to nie jest jakby masowe w Polsce. No niestety tak, ja też przypominam sobie jeszcze przed paru laty w Krakowie również w ten sposób kupowałam nabiał. No całe szczęście cieszy mnie ta informacja, którą pan wspomniał, że jest możliwość oddania tej butelki, bo połową sukcesu jest sprzedaż w szklanym opakowaniu, które no, w jakiejś formie w końcu trafi do recyklingu i jest to większe prawdopodobieństwo niż w przypadku wyrobów PET z plastiku. Natomiast cieszę rzeczywiście fakt, że odbierają również te butelki. Jest to jednak wyjątek. Jak oboje wiemy, pan mówi, że trafił i ja też mówię, że trafiłam. A z drugiej strony powiem pani, że no, daję ten przykład w różnych sytuacjach i naprawdę ludzie, no szczególnie którzy to pamiętają z dawnych czasów, no to ja sam też po prostu, mi się w głowie to nie mieści, że no cały czas my nie potrafimy sobie z tym poradzić i wprowadzić tej kaucji w Polsce. Z czego to wynika? A no właśnie, tu dochodzimy do dosyć trudnego do rozwiązania problemu, ale nie trudnego do zrozumienia, jak się temu dobrze przyjrzeć, dlatego że w Polsce z jednej strony działają organizacje pozarządowe, jakby Unia nakłada na nas kolejne dyrektywy, które wymagają wprowadzenia systemu kaucyjnego, jest to kwestia czasu tak właściwie, no ale z drugiej strony bardzo mocno działa lobby producenckie, dla którego jest to dużo mniej opłacalne na rozwiązanie, dlatego że dużo łatwiej jest skorzystać z kolejnej jednorazowej butelki, jednorazowego użytku, niż organizować system,
butelek wielorazowych. Czyli rozumiem, że firmy dbają o to, żeby posłowie i senatorowie na wiejskiej w Warszawie no nie zajęli się tym tematem w takim duchu, jakby chciała kampania Kaucja Wraca. Dokładnie tak. Gdzie się da, próbują jakby zmniejszyć zasięg i szerokość i rozmach tego systemu kaucyjnego. No, dla równowagi dodam, że nasz głos też jest dość mocno słyszany. Jesteśmy w stałej współpracy z ministerstwem. Bierzemy udział w różnego rodzaju spotkaniach, eksperckich konsultacjach. A które ministerstwo się tym zajmuje? Ministerstwo Klimatu i Środowiska. I jakie jest nastawienie właśnie decydentów z ministerstwa? To zależy... Po rozmowie z kim są, rozumiem. Dostajemy zawsze odzew i wsparcie. Politycy chętnie i urzędnicy pytają nas o zdanie. No, natomiast producenci też mają swój głos bardzo mocny i no, wolą na przykład delegować zbiórkę odpadów na organizację odzysku. Natomiast dowiedzieliśmy się dzisiaj, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zlikwidować te organizacje odzysku, generują tylko dodatkowe koszty, są pośrednikiem i właściwie zdejmują z barków producentów odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, więc jest to taka dobra i fajna informacja dla nas akurat dzisiaj. A ta odpowiedzialność, bo to też się wcześniej już pojawiło, to ten termin, myślę, że to dla słuchaczy może być taki no, tajemniczy termin. Co to znaczy, że producenci powinni być odpowiedzialni za swoje opakowania? Wszyscy tak przyjęliśmy, że za śmiecenie odpowiedzialny jest Kowalski, pani i każdy z nas. No ale jak się temu przyjrzeć, problem jest tak ogromny i tak złożony, że no, trudno przerzucić całą odpowiedzialność na obywatela. W Polsce zaczęliśmy od pewnego czasu bardzo się mocno angażować w wszelkie akcje sprzątania świata, tyle że ziemi, okolicy swojej najbliższej, tyle że wydaje mi się i no niestety przykłady to, jakby to co widzimy, kolejne zdjęcia na przykład takie jak z jeziora plastików z okolic Żywca, które ostatnio gdzieś obiegło internet i media, pokazują, że nie jesteśmy w stanie jako obywatele pozbierać wszystkich śmieci, które pojawiają się w lawinowym tempie. Żadna akcja sprzątania świata tutaj nie pomoże. Potrzebujemy systemowego rozwiązania, w którym właśnie producent, który produkuje produkt jednak w opakowaniu, sprzedaje je również w opakowaniu, bierze za nie pieniądze, dlatego że opakowanie często jest bardzo atrakcyjne. Rodzi się pytanie, z jakiego powodu kończy zainteresowanie swoim produktem w momencie, kiedy to opakowanie staje się puste i produkt zostaje skonsumowany. No i rozumiem, że odpowiedź jest, znaczy ja bym sobie tak odpowiedział, nie wiem, jaka jest pani odpowiedź, ale rozumiem, że to wynika z chciwości zarządów tych korporacji, które no chcą mieć jak największy zysk akcjonariuszy, którzy chcą mieć jak największy zarobek, czy tak? Jak najmniejszą wydaje mi się odpowiedzialność, jeżeli tylko polskie prawodawstwo na to pozwala, no trudno nie korzystać z tego, co się dostaje. Dlatego też producenci bronią swojego stanowiska i miejsca, w którym są, status quo, które właściwie mają. No nie chcąc zwiększać swojej odpowiedzialności za zbiórkę, odzysk, opakowanie. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Ale z tych materiałów, które przedstawiłem na początku naszej audycji, przeczytałem fragment Państwa materiałów, no to cieszy to, że z tych badań opinii publicznej wynika, że aż 90% społeczeństwa chce tego systemu kaucyjnego. Jakie jest właśnie, jak Państwo tam obserwujecie te reakcje ludzi? No bo rozumiem, że z jednej strony oni chcą, ale z drugiej strony no też
fajnie by było, gdyby się trochę zaangażowali, żeby tych producentów faktycznie, czy właściwie polityków zmusić, żeby politycy zmusili producentów. Tak, problemem jest przede wszystkim jednak niska świadomość Polaków i ciągłe też, powiedziałabym, że dokopywanie sobie trochę, bo ciągle i nieustająco spotykamy się z komentarzami takiego typu. Dlaczego producent ma być odpowiedzialny za swoje opakowania? To my śmiecimy. Naprawdę? Takie są reakcje ludzi? To trzeba powiedzieć, że nasi odbiorcy w mediach społecznościowych nie są przypadkowymi odbiorcami, raczej już zaangażowanymi w pewne działania na rzecz Zero Waste. Aha. I świadomymi. Dlatego dziwią tym bardziej te komentarze. Niedawno... A jeszcze bym wyjaśnił, bo pojawił się termin Zero Waste, bo też myślę, że to nie dla wszystkich jest jasne. Co to znaczy? Zero Waste... z angielskiego języka zero odpadów i chodzi o taki sposób funkcjonowania, życia, aby produkować tych odpadów w swoim gospodarstwie domowym, w życiu codziennym jak najmniej. Okej, a wracając do tych uwag, komentarzy, jakby pani mogła pociągnąć ten wątek? No i tutaj zaczyna się praca u podstaw, której tłumaczymy, że oczywiście jedną rzeczą jest edukowanie, ale o ile ja pamiętam, że od swojej podstawówki braliśmy udział w akcjach sprzątania świata, sprzątania ziemi, więc wydaje mi się, że skorupka za młodu już zdążyła nasiąknąć faktem, że zbieramy śmieci po sobie, a może nawet i po kimś. Niestety okazuje się, że to wcale nie rozwiązało naszego problemu. Problem narasta, śmieci jest coraz więcej, rąk niby też, ale jednak mimo wszystko nie rozwiązujemy wciąż problemu zaśmiecenia naszej najbliższej okolicy i dalszej, no i tego, co dzieje się w ogóle na świecie. Więc z jednej strony potrzebna jest taka akcja społeczna, jaką staramy się prowadzić, zarówno na stronach facebookowych Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, jak i również na Facebooku od niedawna istnieje grupa Kaucja Wraca, w której dokumentujemy niejako znalezione wokół nas śmieci, wrzucamy takie zdjęcia, my i społeczność, którą budujemy, oznaczamy producentów. Trzeba przyznać, że grupa ta wciąż jest dość nieliczna, ale jednak rośnie w bardzo szybkim tempie. Zdjęć jest zastraszająco dużo. To powiem pani, że mam taką refleksję z lat 90., kiedy czytałem książkę Radykalna edukacja ekologiczna Janusza Korbela i Marty Lelek. I pamiętam, kiedy tam oni opisywali swój stosunek do kampanii Sprzątanie Świata, że oni robili takie kampanie, zresztą próbowałem też sam to robić u siebie w Łodzi na takim głównym ciągu pieszym na Politechnice Łódzkiej, jak jeszcze studiowałem. Chodzi o to, że nie żeby sprzątać śmieci, które są po bokach jakiejś alejki czy w jakimś lesie, tylko żeby te śmieci wyrzucać na środek albo, no tak, środek ciągów komunikacyjnych, żeby ludzie w dniu tak zwanego sprzątania świata zobaczyli te śmieci, a nie żeby usunąć te śmieci z ich widoku, a oni dalej mogą i również producenci dalej mogą śmiecić. No i faktycznie, celnie pani zauważyła, że te akcje tyle lat, już ileś dekad, a one nic właściwie nie przyniosły, bo i tak jak pani słusznie zauważa, po prostu jesteśmy zalewani tymi śmieciami. No nie jest to problem do rozwiązania przez pojedynczego obywatela, tym bardziej irytuje jakby nacisk, jaki przypisuje się jakby odciska na sumieniach naszych pojedynczych takie znamie, że tak, ty też wstań, ty też coś zrób. No dobrze, w porządku, tylko jakby ile my możemy zrobić. Chciałam jeszcze tutaj do tego upowszechniania wiedzy i do tego, jaki duży jest odzew na pozytywny na wprowadzenie kaucji, powiedzieć, że od pewnego czasu zbieramy, właściwie od roku, zbieramy podpisy pod petycją Kaucja Wraca. Tak, dla czystego środowiska i zrównoważonego rozwoju. I tutaj naszą petycję podpisało do tej pory ponad 16 tysięcy osób. Mhm. Z jednej strony dużo, z drugiej strony
cały czas chcielibyśmy, aby to było więcej osób. Cieszy również to, że dużo z tych osób nie tylko podpisuje petycję, ale i zostawia wpisy pod petycją. Mamy aż 2000 takich indywidualnych głosów Polaków na temat tego, dlaczego to robią, dlaczego to jest takie ważne. No i dlaczego? Przeważa argument czystego środowiska, bezpiecznej przyszłości dla siebie, swoich dzieci, rodziny. Świadomość, że nie mamy planety B. To są przeważające argumenty. No, z tym ostatnim to bym trochę polemizował. Oczywiście tak trochę sarkastycznie i ironicznie, bo Musk chce nas wysłać na Marsa. Ja nie wiem, czy Musk. Ja nie wiem, czy nas, siebie na pewno. No siebie na tak. Tą elitę 1% ludzi, którzy najbardziej śmiecą, zaśmiecają. Tutaj zrobili śmietnik i teraz się wynoszą. Co się pani marzy w związku z tą kampanią Kaucja Wraca w tej chwili? Jakby pani miała jakieś marzenie powiedzieć, to co? Na chwileczkę, niech pomyślę. Mnie się chyba najbardziej marzy taka sprawiedliwość w obrębie tego tematu, czyli rzeczywiście skoro producenci zarabiają niemało, nie sądzę, żeby to jakoś szczególnie uszczupliło ich dochody albo odebrało chleb. Bardzo bym chciała, żeby to tutaj nastąpiła pewna równowaga po prostu. Jestem pewna, że każdy z nas, obywateli, będzie wkładał mimo wszystko wysiłek w to, zwłaszcza tych, którym zależy wysiłek w to, aby planeta i ich najbliższa okolica była czysta, bezpieczna, a surowce nie były marnowane. Natomiast chciałabym bardzo, żeby również producenci jako bardzo odpowiedzialne jednostki, podmioty za zaśmiecanie ziemi wzięły na siebie proporcjonalną odpowiedzialność. No dobrze, ale to już tak po prostu sobie próbuję wyobrazić, przy tym systemie prawnym, w sensie funkcjonowania dużych korporacji, które mają po prostu wpisane w formułę prawną po prostu jak największy zysk, trudno mi sobie wyobrazić, że one tutaj oddadzą pole, natomiast pani myśli, że polityków co by zmusiło dzisiaj do tego, żeby oni po prostu wbrew woli producentów korporacji odpadowych, producenckich, zmienili to prawo w takim duchu, o które państwo walczycie? Czyli mniej w kontekście marzeń bym powiedziała, a taki przekonający? No tak. W takim razie wyobrażam sobie w ten sposób, że Unia ma tutaj i jej dyrektywy mają tutaj duży wpływ na to, co dzieje się w Polsce. Martwi tylko opieszałość, bo spodziewam się, że my tak czy owak wcześniej czy później, tak jak wiele innych krajów, właściwie wszystkie kraje nadbałtyckie albo już mają systemy kaucyjne, albo są w trakcie już prowadzenia prac legislacyjnych. Natomiast jedynie Polska i okręg kaliningradzki nie, więc nie jest to chlubne. Aha, czyli jesteśmy na szarym końcu, tak? Tak. Więc chciałabym, żeby to działo się w nieco szybszym tempie i żeby ten system kaucyjny, który zostanie wprowadzony, był jeden, powszechny i obejmujący wszystkie opakowania po napojach, bez względu na to, czy plastikowe, szklane, aluminiowe. A z czasem mam nadzieję, że również inne opakowania, na przykład kartony i takie opakowania, które złożone są z większej ilości materiałów. Marzy mi się również, że taka kaucja to ważny krok w kierunku wielorazowości i jednak wprowadzania tej idei, takiego projektowania opakowań, żeby one mogły być więcej niż raz użyteczne. W tym momencie nawet jeżeli jakiś producent podejmuje się tego trudu produkcji opakowań wielorazowych, to niestety zorganizowanie przez niego indywidualnego systemu kaucyjnego jest ogromnym kosztem i nie tylko kosztem finansowym, ale przede wszystkim to jest wymaga ogromnej logistyki.
A jaka korzyść z tego rozwiązania powrotu kaucji byłaby dla, no, dla zwykłych obywateli? Dla zwykłych obywateli? No, przede wszystkim to są takie, może z jednej strony nie związane stricte z zakupami i wyborami konsumenckimi, korzyści, no ale mniejsza ilość odpadów, no to są mniejsze koszty wywozu odpadów. Co dotyczy czyli mniej, mniej byśmy płacili za śmieci, tak, by, tak, tak wychodzi, tak? Tak, absolutnie. Mniejsze marnotrawstwo surowców, one byłyby zawracane do obiegu, to powoduje wzrost miejsc pracy, dlatego że no, zbieranie, sortowanie, transportowanie opakowań, no to kolejne miejsca pracy po prostu. Zwiększa również sprawiedliwość społeczną, dlatego że dzisiaj wszyscy płacimy za, ponosimy koszty gospodarowania odpadami na jednym poziomie, natomiast w systemie kaucyjnym płaci ta osoba, która konsumuje napój. No, podam taki przykład, jeżeli nie wiem, emerytka w Polsce w życiu nie kupowała napoju X lub Y, a jednak płaci za wywóz śmieci dokładnie tą samą kwotę, co, nie wiem, jej sąsiad, który każdego dnia zużywa ileś plastikowych butelek. Więc jest to wzrost sprawiedliwości społecznej. No i takie sprawy najważniejsze. Przecież oprócz zanieczyszczenia otoczenia lasów, parków, terenów rekreacyjnych, wód, plaż, bo właściwie opakowania po napojach są absolutnie wszędzie, rozbite butelki, rozdarte puszki stanowią ogromne niebezpieczeństwo również dla mieszkańców, dla zwierząt. Bardzo dużo ostatnio pojawiło się takich doniesień i badań naukowych na temat tego, jak ogromną ilość zwierząt, co prawda małych, najczęściej bezkręgowców, ale jednak ginie w porozrzucanych w lesie odpadach. No dobrze, a pani Patrycja, to już właściwie na koniec. Mam takie pytanie, a co obywatele mogli, jak obywatele mogliby się zaangażować w kampanię Kaucja Wraca? Zachęcamy wszystkich, do których udaje nam się dotrzeć, do podpisania petycji, która już raz, kiedy uzbieraliśmy około 10 tysięcy głosów, trafiła na ręce ministrów Kurtyki i Ozdoby. Jaka jest strona internetowa petycji? Jest to strona petycjeonline.com, a nazwa petycji to Kaucja Wraca. Zapraszam do podpisywania. Drugą takim miejscem, w którym można się pokazać i z jednej strony no, pokazać swoją frustrację tym, co widzimy, nie wiem, wyjeżdżając za miasto, chodząc na spacery, jest odwiedzenie grupy Kaucja Wraca, na której można zostawić swoje zdjęcie, podpisać je. Tutaj również chcemy... Grupy na Facebooku, rozumiem, tak? No, tak, grupy na Facebooku. Tutaj również chcemy zebrać jak największy materiał w cudzysłowie dowodowy i również pokazywać go w naszych rozmowach z ministerstwem, jak ogromny jest to poziom zaśmiecenia, jak bardzo przeszkadza on jednak obywatelom, którzy na co dzień no, są również wyborcami takich lub innych polityków i myślę, że są siłą, z którą rządzący powinni się również liczyć. A więcej informacji, gdzie Polka mogą znaleźć więcej informacji o tej kampanii? Informacji na temat kampanii Kaucja Wraca można znaleźć na naszej stronie kaucyjny.pl, na stronach facebookowych i instagramowych Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. To są właściwie te dwa miejsca, w których komunikujemy się z naszymi odbiorcami i tam też znajduje się dobre źródło wiedzy na temat systemu kaucyjnego. No dobrze, to w tym miejscu postawmy kropkę. Ja Państwa bardzo zachęcam do tego, żeby wesprzeć akcję Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste Kaucja Wraca. Myślę, że to z korzyścią dla nas wszystkich i warto po prostu się tutaj postawić, zadbać o to, żeby ta kaucja w końcu wróciła. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Patrycja Kita, koordynatorka kampanii społecznej Kaucja Wraca z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Pani Patrycjo, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję za wzmocnienie naszego głosu i za możliwość rozmowy.
Państwo mówi do widzenia, dobranoc, Rafał Górski i już za tydzień kolejna audycja. Czy masz świadomość? Zachęcam, Tygodnik Spraw Obywatelskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!